Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Cattle Crops. Zaczynamy odcinek od tankowania. W sumie zatankowałem przed chwilą, bo tutaj była okazja. Przejeżdżałem sobie koło stacji benzynowej. Dobra. Lecę do sklepu. Będziemy kupowali za chwilę nawóz. Mam też podłączoną z tyłu rozsiewacz do nawozów. I będziemy kupowali nawóz dwuskładnikowy. Będziemy nawozili łąki. Aktualnie jesteśmy już po zbiorach na tych łąkach, zebraliśmy siano, mamy też, robi się w tym momencie kiszonka, tak więc można będzie jak gdyby porównać te dwie sprawy, ale o tym dopiero później, bo będziemy dzisiaj nawozili, tak więc troszeczkę czasu będzie, więc o takich rzeczach sobie porozmawiamy później. Teraz jest ważne, żebyś się Anton skupił i kupił odpowiedni nawóz. Jeszcze odpowiednią ilość tego nawozu, czekajcie, bo tutaj przecofnąć. Dobra, cofniemy sobie. Bo mi jechał do przodu. Dobra, cofniemy sobie i teraz tak, ręczny. Nawóz, a to będzie, żeby nie było, bo już miałem raz taką troszeczkę dziwną sytuację. Trzeba się po prostu tutaj przestawić na takie prawilne myślenie. Jaka jest sytuacja? Ten rozsiewacz ma objętość 3000 litrów i to tutaj widzimy, 3000 litrów. Natomiast dawkowanie, bo przed chwilą sprawdzałem też komputery, dawka będzie 300 kg nawozu na hektar. Nie czystego składnika, tylko 300 kg nawozu. Czyli musimy sobie najpierw, zresztą jedną rzecz chciałbym jeszcze sprawdzić. Nie, czekajcie. To tak, na przykład to tyle, a to tyle. Nie, wydaje mi się, że ta gramatura jest taka sama. Wszystkie nawozy, zobaczcie sobie tutaj, 3000 litrów, a my patrzymy na to. To ogranicza nas tutaj, tym to jest ograniczone przez pojemność tego rozsiewacza. Natomiast tutaj mamy wagę nawozu. I ja sobie zaplanowałem, że dzisiaj będziemy rozsiewać ten nawóz, bo zależy nam na fosforze i na potasie, jak gdyby na początek, to jest najważniejsze, nawóz dwuskładnikowy w stosunku 1:3, fosfor 7% zawartości czystego składnika i potas 21% pod trawę, później Wam pokażę, jak to wygląda na polu. Tak więc kupujemy to, będę rozsiewał 300 kg na hektar, czyli mam 2,6 hektara, czyli około 800 kg potrzebujemy. Na to będziemy musieli patrzeć. To sobie tutaj trzeba to zmniejszyć. 825, 729, chyba 792, chyba to powinno wystarczyć mi, bo tam nie ma 1,6, tam jest chyba 1,5, czyli 750, dobra. Nawet mi zostanie troszkę, chociaż, no dobra. 190 euro zapłacę za ten nawóz, ponieważ 240 euro kosztuje tona tego nawozu, dobra. Tak więc, jest to wszystko dobrze? Wreszcie? Chyba ogarnąłem to, dobra. Bo ostatnimi czasy byłem, tutaj się pomyliłem, wiadomo. W tej grze jest to jednak zrobione dobrze i tu trzeba... A nawyki są, po prostu są takie nawyki, jakie mamy, no niestety... Grając dużo w farmingu, mamy złe nawyki, niestety. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Po prostu tam jest taki świat, jaki jest. My go polubiliśmy, no i teraz kalkujemy na inne gry, a tutaj po prostu nie. Tutaj musimy po prostu więcej myśleć. Zresztą za chwilę będziemy rozsiewali nawozy. Tam będzie cała checklista, że się tak wyrażę. Czynności, które musimy zrobić, aby nie spotkało nas jakieś, żebyśmy się nie zdziwili. Autentycznie, dobra, jadę sobie na pole, ono niedaleko, to w międzyczasie sobie coś porozmawiamy. Dobra, tutaj sobie wyjeżdżamy. Ta aktualizacja, która wprowadziła fakt, że możemy zniszczyć tutaj ciągnik, no niewizualnie, tak, to już mówiłem, to tłumaczyłem, ale zniszczy go w taki sposób, że będzie on musiał być naprawiony i jego, jak gdyby, takie mam wrażenie, bo on już jest w tym momencie troszeczkę tutaj zużyty i mam już takie wrażenie, że jego moc spadła.
Nie wiem, jak to jest do końca, bo nie próbowałem go tutaj, wiecie, tak na maksa rozwalić i tylko po to, żeby zobaczyć, czy on będzie mógł pod górkę jakąś podjechać, czy też nie, no bo to będzie jednak dużo kosztowało. To, że przed chwilą wydałem 190 euro na nawozy, to tak naprawdę jest niczym w porównaniu do tego, ile mogę jeszcze wydać w drodze do... na moje pole. Wystarczy, że skoszę ze dwa znaki, przyładuję gdzieś w drzewo i wpadnę na auto i to mogą być już tysiące. I to nawet nie chodzi o to, że muszę wyremontować. No dobra, to jest mechanizm taki, jest, że trzeba wyremontować na przykład ten pojazd, ten ciągnik. Dobra, tutaj z zamkniętymi oczami przejechałem, ale szczerze mówiąc tutaj ruch uliczny jest tak zrobiony, że oni tak uważają na mnie, tak więc nawet ciężko by tutaj jakąś kolizję spowodować, tak więc tego się nie boję. Natomiast boję się drzew, boję się znaków, budynków, które można uderzyć i tego się wystrzegam. To też spowodowało, że ja całkowicie inaczej zacząłem grać tutaj w tą grę. Nie tyle, że jeżdżę wolniej, no jak widzicie teraz w miarę tam mocno tnę, ale uważam. Uważam, odpowiednio wcześnie jak gdyby puszczam gaz, na przykład chcę się zmieścić na rondzie. Dobra, tutaj spokojnie. Już na tyle dobrze znam mapę, że jak gdyby z zamkniętymi oczami mogę... Znaczy, nie tyle, że z zamkniętymi oczami, ale wiem, gdzie jechać, tak więc wiem, że od razu tutaj wbijam na te rondo. Pierwsza w prawo, tak więc... Niemy na pole. W międzyczasie zmieniła się dosyć szybko pogoda. Tutaj często jest coś takiego, że ta pogoda potrafi się szybko zmienić, jak gdyby. Nie wiem, czy pamiętasz, nie, no, przesuńcie sobie kilka minut do tyłu i zobaczycie, że zaczynaliśmy odcinek, było jeszcze jasno. Teraz już naprawdę się zrobiło trochę ciemniej. Fajnie też odbija się teraz w masce chmury. To wynika z tego, że też mogłem sobie tutaj podciągnąć grafikę. Z racji tego, że te update'y ostatnio spowodowały, że mam tutaj trochę więcej FPS-ów. Wiem, co niektórzy mówią, że nie jest aż tak dobrze, ale to jest spowodowane tym, że ta gra ma o wiele większe wymaganie, jeżeli chodzi o kartę graficzną, w porównaniu chociażby do farminga. Tak więc jeżeli ktoś gra... farminga i tam ma ileś FPS-ów, a jego karta graficzna nie jest jakaś tam niesamowita i przechodzi na tą grę, to tutaj rzeczywiście może nie być wesoło. Natomiast jeżeli macie jakieś już taką kartę graficzną ze średniej półki, to rzeczywiście, tak jak ja na przykład w moim przypadku, to już jest rzeczywiście zauważalne i nawet coś takiego jest, zobaczcie, jakaś ta płynność jest, to mi się podoba, nie? Czasami są takie przycięcia, nie wiem czym to jest spowodowane, że sprawdzałem sobie te FPS-y i one rzeczywiście poskoczyły już teraz o wiele więcej. Dobra, dojechaliśmy tutaj do tego pola i mówiłem wcześniej, że tutaj w sumie, żeby tak bezstresowo sobie rozpocząć nawożenie w tej grze, no to jest pewna jak gdyby taka checklista. Dlatego ta gra nie jest adresowana do wszystkich graczy, którzy grają w farmingi, że się tak wyrażę, ponieważ tutaj trzeba trochę cierpliwości, żeby nie spieprzyć, czyli checklista. Zobaczcie, dojeżdżam do pola i zobaczcie, ile czynności muszę zrobić, żeby ustawić maszynę i żeby ona mi tutaj rozsiewała ten nawóz. No już wcześniej musieliśmy na etapie biurowym jak gdyby dobrać sobie dawkę, ile tutaj będzie dawka. Tak więc, no jeszcze te punkty dodatkowe w tyle powiem. Czyli najpierw trzeba było sprawdzić, co tutaj trzeba nawozić, tak? Na tym polu. Czyli jesteśmy na polu numer 18. Tak, to jest pole numer 18. Jak widzicie, tu jest bieda, jeżeli chodzi o potas, nie ma. Dlatego zdecydowałem się tylko nawozić te dwa składniki. Pierwszą rzeczą, jeszcze przed tym, jak tutaj będę nawoził, zanim w ogóle pojadę po nawóz, to najpierw zdecydować się, co tutaj będzie potrzebne. Jak gdyby... Ja zdecydowałem się na nawożenie fosforem i potasem, ponieważ jest jeszcze kilka rzeczy, których nie jestem pewien i nie chcę tutaj za mocno nawozić, żeby nie być stratny. Bo jeszcze pewnych rzeczy nie wiem, ale najpierw decyduję o tym, że będzie to taki nawóz. Później w kalkulatorze decyduję o tym, ile chcę
Znaczy, ile chciałbym tutaj nawieść? W kalkulatorze zdecydowałem, będąc w ofisie, zdecydowałem, że tutaj dawka tego nawozu, który już sobie wybrałem z listy, to też jest jak gdyby jedna czynność dodatkowa, czyli tak, co, jakie pole będziemy nawozili, to wiadomo, jakie nawozy potrzebujemy, następna czynność, jakie nawozy będzie, co będziemy nawozili, następna czynność, jaki nawóz będziemy, następna czynność, ile chcemy tutaj nawieść, jak gdyby, w jakim stopniu chcemy nawieść, w kalkulatorze sprawdzić dawkę, później jedziemy do sklepu, obliczyć sobie do powierzchni tego pola, bo tutaj pole jest, dawka to jest jedna, natomiast ile tego nawozu potrzeba, no to tutaj już też prosta matematyka. 2 hektary tutaj te pole ma, tak, 2 hektary tutaj pole ma, te mniejsze ma, no 57 arów, czyli 2,6 hektara, czyli już musicie obliczyć sobie, ile potrzebujecie tego nawozu w kilogramach, no i dopiero jak kupicie to, jeszcze w sklepie nie popierdzielicie, dojedziecie na pole i jest następna kilka rzeczy do ogarnięcia. Tak więc... Teraz już bezpośrednio, jak już tamto jest dobrze ogarnięte i tam błędów nie zrobiliście, to teraz dopiero są następne czynności, czyli ustawiamy sobie w pierwszej kolejności, ustawiamy sobie, tak przynajmniej ja to robię, sprawdzamy ustawienia rozsiewacza, czyli idziemy sobie do rozsiewacza, dawkę ustawiamy, czyli tą, którą sobie wymyśliłem tam, ustawiłem w kalkulatorze i sprawdziłem, czyli 300 kg. Tutaj też trzeba pamiętać, że w kalkulatorze te dawki można trochę na innych poziomach jak gdyby ustawiać, natomiast rozsiewacz ma pewne skoki o 25 kg, to trzeba też pamiętać już na etapie prac biurowych, czyli sobie ustawiam ten dawkę 300 kg, szerokość roboczą dostosowuję do wielkości pola, tutaj zaczynam od 12 metrów, ja sobie ustawię na 24 metry, dobra, czyli to jest ten proces. Następnie to jest rolnictwo precyzyjne i w tym przypadku rzeczywiście trzeba używać tego rolnictwa precyzyjnego, tak więc używam GPS-a, tak jak wy często to określacie, ja nie określiłbym tego, to nie jest system GPS, w ogóle tu nie chodzi o, ten system nie jest w stanie ogarnąć kształtu pola, on nie wie jakie to pole, w ogóle nie wie, tak naprawdę, że on będzie tutaj na polu coś ogarniał, tak? On tylko potrafi wyrysować linię, w przestrzeni linię, po której będzie ten pojazd się poruszał i do tej linii ustawić szerokości, po których on może nawracać, znaczy jak gdyby szerokość roboczą i dzięki temu ustawia sobie jak gdyby linie, po których równoległe linie, po których będzie mógł się przemieszczać po polu. On nie zna, to nie jest GPS, nie ma tutaj tego pola zapisanego w systemie, jak gdyby, nie jest to zobrazowane w tym systemie. Mało tego, tutaj nie ma opcji, aby zapisywać tych ustawień, tak więc musicie za każdym razem to ogarnąć od początku, tak więc zobaczcie. Rzecz taka prosta jak nawożenie, tutaj sprowadza się do tego, że ja tu jeszcze będę musiał sobie skorygować to troszeczkę. No i oczywiście moglibyście to nawozić bez czegoś takiego, ale skutki mogłyby być opłakane, ponieważ moglibyście tak to ponawozić, że nie byłoby to pyszne, że się tak wyrażę. Dobra, powiedzmy to jest zrobione. Jedziemy sobie tutaj. Tyk. Dobra, następną rzeczą, jaką byłoby... Dobra, włączamy sobie tutaj jeszcze ręczny, żeby nie zjechać. Wchodzimy sobie na pole. Ja przynajmniej to tak robię zawsze. I zaznaczam nawóz, który mi jest w tym momencie najbardziej potrzebny. Zobaczcie, tu jest bardzo wysokie zapotrzebowanie potasu. I tu w sumie walka o potas chodzi dzisiaj. I sobie zaznaczam to. Dzięki temu na minimapce mam, tutaj na tej mapie mam teraz zawartość potasu. Już jest tutaj w glebie. Ale jak wyjdę sobie, to na minimapce też mi się to będzie zobrazuje w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, żeby wiedzieć, kiedy jest włączony rozsiewacz, ponieważ fajnie by było, gdyby w kabinie była jakaś konsola i tutaj można było sobie to włączać,
było fajne, ale żeby po prostu wiedzieć, kiedy jest włączona rozsiewacz, bo ponieważ tutaj animacje są trochę rachityczne, czasami są słabe, możecie nawet nie widzieć, mimo tego, że ten nawóz jest fajny, tutaj niebieski jest, widziałem nawóz taki biały, widziałem różowy, to w zależności jaki to nawóz, ten granulat jest taki niebieski, to mimo tego, że jest animacja i będzie widać troszeczkę tego, to jednak z ujęcia kamery, jeżdżąc z kabiny możecie tego nie widzieć nawet, dlatego ja sugeruję wam włączenie sobie, wrzucenie sobie o tego, włączanie jak gdyby tego rozsiewacza na belce, żeby widzieć, czy on jest aktywny, czy też nie. I sobie wciskamy F, czwarty slot sobie zaznaczam i teraz widzę, że jest rozsiewacz wyłączony, nie? Dobra. No i to chyba, czy to jest wystarczające? Chyba wszystkie punkty są. No to kilka punktów to można by było rozpisywać. No i oczywiście teraz można dopiero, mamy ten FGS włączony pod P, włączony jest ten FGS, pod O będzie, będzie automatyczne sterowanie. Pamiętajcie jeszcze o T, czyli jest tutaj tempomat. To zależy też od ustawień, jakie ustawienie trudności rozgrywki. Ale jeżeli będę jeździł tutaj za szybko, no to nie będzie mi nawożenie. Lepiej nawoziło, lepiej jeździć wolniej niż szybko. Dobra, no pamiętając to wszystko, włączamy sobie teraz tak. O, widać, że kierownica drga. Włączamy sobie tempomat. Nie wiem, czy podjedzie pod górkę. Zbierze się ciągnik? Zbierze się. No i włączamy sobie czwóreczkę. Dobra, i zaczyna rozsiewać. Mam nadzieję, że... Tutaj jak widzicie jest taka mgiełka, nie wiem czy to widać. No to maksymalnie przybliżyłem. Taka jest mgiełka. To fajnie by było, gdyby to było troszeczkę jednak... Chociaż ja wiem, z drugiej strony, no tak to jest. Tutaj jest rolnictwo precyzyjne, tak więc bazujemy nie tyle na wzroku, a na tych rzeczach, które są fajne w tej grze, czyli automatycznie mamy na przykład to zobrazowanie na minimapce, co mi się bardzo podobało zawsze od początku tej grze, jak kiedy to było, to rzeczywiście. No teraz już farming nawet, farming simulator to ma w DLC, tak więc no fajnie jest, że jest ta konkurencja i jedna firma zobaczy, o kurczę, ruszyłem kierownicą, niepotrzebnie, bo wystraszyłem się trochę tego drzewa. Ale dobra, tutaj będzie wszystko ok. Czwóreczka. Ej, czwóreczka. Dobra, wyłączyłem. Chociaż tak naprawdę ten nawóz nie będzie rozsiewany, tak więc tyle dobrego, że nie będzie rozsiewany. Tutaj rzeczywiście uważać trzeba. Jedziemy sobie. Dobra. Dobrze, tutaj jest. Dobra. Dobra, pierwszy przejazd był zrobiony, w sumie z sukcesem, no i znowu czwóreczka. Oczywiście pod B jest ten klawisz, możecie sobie aktywować B, czy tam inaczej, możecie przypisać do kierownicy, czy też do, jak jeździcie, nie? No dobra, czekajcie, tutaj cyk, teraz lecimy. Czyli nie jest to aż takie proste, nie? Można też nie używać tempomatu i jeździć na gazie, ale patrzeć sobie na prędkość, można wyłączyć też tą opcję, która powoduje, że jeżeli przekroczycie prędkość, która jest teoretycznie zalecaną do tej czynności, to wtedy wam nie będzie nawoziło, można tą wyłączyć tą opcję, to wszystko włączamy sobie w opcjach, które utrudniają tutaj rozgrywkę, tego typu rzeczy mogą być wyłączone i to nie jest jakiś problem, gdyby nie. Można takie rzeczy ogarniać, tak więc nie jest aż tak źle. Oczywiście można sobie utrudnić tutaj rozgrywkę, a można ułatwić. No ale jeżeli już ta gra oferuje takie fajne rzeczy, no to po co robić z tej gry farming, taki farming simulator? Jak tutaj są rzeczy, które są fajniejsze troszeczkę i można to zrobić tak, żeby nie było tego farminga aż tak dużo. Dobra, ja tutaj wyjeżdżam porządnie. Kurczę, trochę dziwne, bo zając tutaj biegnie. Bo może nawet deszcz padać. Z tą pogodą w tej grze jest trochę tak, że... Nie wiem, ja przynajmniej nie ogarniam tej pogody za bardzo tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie padało, bo teoretycznie ma nie padać, no ale wiecie. Kurczę, nie podjadę pod tą górkę.
Dobra, ruszymy trochę. Tu jest duża górka. Dobrze. No całe szczęście, że w tym trybie automatycznym lecimy. Chociaż to już jest też poprawione. Tutaj, jeżeli rozsiewacie, to. No, ewentualnie jak cofniecie i znowu wjedziecie, to wtedy jest podwójna dawka. To wtedy jest dobrze. No bo były też takie prośby, żeby to zrobić, tak żeby nie można było podwójnie dawkować. No ale to jest właśnie trochę. Ja się przyglądałem trochę tej dyskusji na forum, że. To jest trochę uwstecznianie tej gry, sprowadzanie jej do takiego prostego trybu. To nie chodzi o to, tak naprawdę. Ja byłem też zwolennikiem tego, żeby było coś takiego, że skopiesz, no to przenawozisz, nie? Może ci coś wypalić albo coś takiego. Tak wiecie, kolokwialnie, że się tak wyrażę, nie? Ja byłem za tym, żeby jednak to było tak. Robione, nie? Żeby była różnica między tymi dwiema grami. Bo jeżeli ja chcę sobie tak lekko pograć, łatwo i przyjemnie, no to ja zawsze wybiorę farminga, bo tam jest więcej tych maszyn i tak dalej. Mapy są zróżnicowane i inne tego typu fajniejsze rzeczy są. Natomiast jeżeli chcę sobie pograć tak, o, męcząc się, i żeby to było tak bardziej hardkorowo, no to wybiorę sobie jednak tą grę, nie? Bo tutaj rzeczywiście. Jest to dosyć trudne. Już sama fizyka, znaczy nie tyle, ale mechanika prowadzenia tego, sam sposób, jak się prowadzi ten ciągnik, to jest całkowicie co innego. Tego nawet ciężko jest wytłumaczyć osobie, która nigdy nie grała w tą grę, mówiąc, jak w farmingu się gra, nie? Wiesz, w farmingu się tak gra, no to ciężko. Praktycznie nie ma chyba żadnej takich możliwości, żeby w farmingu, nawet dobierając pewne modyfikacje, aby tak jeździć jak tutaj, nie? A przynajmniej tym ciągnikiem. Ten ciągnik jest naprawdę fajny pod tym względem. Tutaj się czuje, że ten ciągnik jest ciężki, że ten ciągnik pod górkę się zbiera ledwie co, że rozpędza się długo, że jak się rozpędzi, to go ciężko wyhamować, że odbije się od drzewa i tak dalej, i tak dalej. Jak wjeżdża na jakąś górkę, to też to odczuwacie i no jest tego. Jak podłączysz pług, to fajnie on usiądzie, buja się, to nawet widać, jak on tutaj pływa niemalże. Ta kamera. A jeżdżę tutaj sobie powolutku na polu, nie? No przy orce zobaczymy, jak to będzie wyglądało też. Dobra. Ja tutaj tak prosto jeżdżę, nie? Całe szczęście, to są takie duże miedze, że można sobie spokojnie wjechać tymi miedzami. Jeszcze nie opanowałem niestety tego systemu na L. To będzie wyższa szkoła jazdy, że się tak wyrażę, ale mam nadzieję kiedyś zrobić coś takiego. Opanować ten system, tylko że, no nie wiem, przy nawożeniu to nie odważyłbym się czegoś takiego stosować, tego systemu L. Który jest jak gdyby domyślnym tutaj, dla tej gry. Dobra, lecimy sobie, ale teraz wyłączyłem już te ręczne sterowanie. Troszeczkę taką prędkością jeżdżę tutaj, że no nie ma ryzyka, żebym gdzieś tam. A szerokość jest tak ustawiona, że widzę, że jest ok. Ładnie to pokrywa ten nawóz. Zaraz zobaczymy. Tu nie będzie dużych zmian. Tak naprawdę dawka jest 300 kg. Niby tam dawka referencyjna jest też 300 kg dla trawy na hektar. Tyle tylko, że to jest czystego składnika. Pamiętajcie, że tutaj w tym nawozie, który rozsiewamy, to jest tylko 21%. To jest czystego składnika potasu, tak? Czyli jak gdyby jedna piąta dawki referencyjnej dla trawy. Czyli jest to pierwsze. A dlaczego to jest? Bo mówiłem wam, że chciałbym, że później wam powiem, jak to, dlaczego jest pierwsze nawożenie. Ponieważ ja za bardzo nie wiem, czy tu trawa zacznie odrosnąć. Kiedy ona zacznie odrastać tutaj? Tak więc nie wiem, czy to nawożenie ma jak gdyby sens. Znaczy, one ma sens, bo nawiozę tutaj, nawet nie wiem, ale nie wiem, czy ta trawa tutaj odrośnie. Znaczy, teoretycznie wiem, że ona powinna odrosnąć, ale kiedy ona zacznie tutaj odrastać, to nie wiem. Te pole, o kurczę, za szybko jadę. Dobra. No bo teraz też nie jechałem już na tempomacie. Szybko jechałem.
Teoretycznie tylko wiem tyle, że jeżeli źle zbierzemy trawę. O, za szybko jechałem, ale tu już wyłączyliśmy. Dobra, wyłączymy sobie, lecimy. Jeszcze tak, wyłączę sobie ten system. On będzie teraz naprowadzał. I pojadę na następne pole. Dobra, na razie sobie. Za chwilę wrócę do tego, co tutaj mówiłem przed chwilą. Dobra, tylko chcę sobie sprawdzić, jak te pole wygląda teraz. Chwilę wrócę do tego. Osiemnastka. Jak widzicie, ten poziom potasu nie jest zbyt wysoko podbity, ponieważ jeżeli mi tutaj zacznie trawa rosnąć, to ja sobie wtedy zacznę tutaj przyjadę i też będę nawoził. Też będę nawoził. Nie chciałbym jak gdyby w tym momencie wydawać zbyt dużo tutaj pieniędzy na nawożenie. Zresztą, no nie wiem, czy tutaj będzie trawa, czy mi odrośnie. Prawdopodobnie odrośnie i pewnie w komentarzu napiszecie mi, że na bank Anton ci odrośnie. A kiedy? No tam kiedyś tam odrośnie. Natomiast liczę się z tym, że może mi nie odrosnąć. Nie wiem. I nie wiem, jaka będzie tutaj uprawa w przyszłości. Tak więc nie chcę tutaj wrzucać dużo potasu, jak gdyby. Bo być może na przykład tutaj będzie zasiane. Nie, pszenica. Ona potrzebuje o wiele mniej tego potasu, jak gdyby. Nie? Gdyby tu był. Była tutaj pszenica, nie? Teraz jest ta, statystyki są dla trawy polnej, albo kukurydza. A kukurydza trochę też potrzebuje. Jęczmień też 160, bo to zboża to będzie. Żyto, no to też podobne, ale mają być chyba ziemniaki czy buraki już niedługo wprowadzone. Więc w sumie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No więc no, trawa ma bardzo duże tutaj zapotrzebowanie. Nie chciałbym już w tym momencie uprawić to pod trawę, bo później okaże się, że tej trawy nie będę mógł tutaj posiać, znaczy nie wzrośnie mi, a te pole w następnym roku na pewno chciałbym tutaj coś posiać innego niż trawę, nie? Tak więc nie chcę tutaj dużo. Malutko sobie zresztą zasada jest taka, żeby jednak dużo nie przynawozić, nie? Tak więc jest tego typu sprawa. Dobra, ile mi zostało? 176 kg. 176 kg. Mam nadzieję, że to mi wystarczy na te mniejsze pole. Powinno. 300. Chyba idealnie wyliczyłem nawet. Wydaje mi się, że nawet bardzo dobrze to wyliczyłem. To nie? Mi się wydaje. Że to będzie dobrze. Właśnie o to chodzi, że w tej grze. To jest tak, gra, tak jak mówiłem, nie dla wszystkich ludzi, którzy lubią sobie farmingować, którzy lubią grać w gry rolnicze. Nie, tutaj naprawdę jest to gra dla takich troszeczkę dewiantów, można by powiedzieć, bo że tu nie chodzi o to, żeby wyjechać ciągnikiem i zrobić, porozsiewać sobie nawóz, nie? Chodzi o to, żeby to miało sens, żeby ten nawóz był tu dobrze rozsiany, a żeby to zrobić, to trzeba się przygotować. Dobra, tak więc ta gra nie jest dla wszystkich. Dobra, lecimy sobie teraz tak. Ustawimy sobie. To źle wjechałem tutaj. Dobra, pyk. Co do ustawienia, ale chodzi mi o to tylko, żeby tutaj sobie kąt troszeczkę zmienić i przesuniemy to. Ale to i tak na dwa przejazdy będzie. Mógłbym sobie tutaj ustawienia zrobić większą szerokość. Ale zobaczymy to na raz. Przesuniemy tyle i gicie będzie, nie? Dobra. Cofniemy sobie. Dobra, pyk. Żeby drzewo nie przyżnąć. A nie, tutaj, bo mnie tak podniosło tyłek, mówię, o co, come on, boję się, nie? Coś niepewnie jest. Dobra, tutaj. Podejrzewam, że jeżeli trawa odrośnie, to na tym drugim polu, właśnie na tym, ona odrośnie później. No bo dzisiaj tu było jeszcze zbierane z rana, nie? Trawa. Wczoraj koszona chyba była, tak? Chyba była wczoraj koszona. Nie pamiętam, jak to było. Dobra. F. Wejdziemy sobie do kabiny. Wolę jednak z kabiny jeździć. Tutaj, jak mam te komputery, bajery, to jednak z kabiny sobie wolę jeździć, nie? Tylko, czego mi nie chcę pokazać się, dlatego że ja na wstecznym jestem dobry. Włączyłem już.
Rozsiewacz? Czekajcie, nie jestem do końca pewien. Skasujemy. Dobra, żeby nie było. I teraz sobie tutaj włączymy na automatach, pojedziemy z racji tego, że jeszcze chciałbym w samym końcu powiedzieć o tej paszy. Wcześniej mówiłem, że już jesteśmy po zbiorach, zarówno zebraliśmy, tutaj jest trawa zebrana i tutaj było na tej łące siano. Jakie spostrzeżenie? Z trawy zebrałem 51 tysięcy litrów z pola, które z łąki, które jest 4 razy mniejsze od tego, od tej łąki, ale tutaj było o grubo powyżej tygodnia więcej rosła sobie trawa. Też było jak gdyby troszeczkę lepiej nawiezione i wyższy poziom wzrostu, czyli przeskoczyło o jeden, o całą dziesiątkę, czyli teoretycznie cała jedna faza wzrostu była jak gdyby taka duża faza wzrostu tutaj zrobiona, czyli teoretycznie to, że zebrałem 51 tysięcy trawy, no to w sumie nawet fajnie, że więcej niż siana w przeliczeniu na hektar, no bo siano wiadomo trzeba wysuszyć i tak dalej. Teraz jest kwestia tego, jak sobie to te dwie rzeczy, te dwie pasze, jak sobie jak gdyby scharakteryzuje. Przy obu przy sianie wymagane jest więcej roboty, więcej trzeba więcej roboty, mniej tego siana, ale to siano możecie szybciej pozyskać. Kiszonkę z tej trawy dostanę dopiero co? Za 2 miesiące. Bo ona jest teraz na takim etapie, że jest w procesie fermentacji, teraz się odbywa. Czyli zebrałem trawę, a kiedy ta kiszonka będzie? Za 2 chyba miesiące. Z tego co mi się wydaje. Czy za miesiąc? Niemniej jednak to jednak trochę czasu potrzeba. I mimo tego, że mniej zebrałem tutaj tego siana w przeliczeniu na hektar, tak? Niżli trawy. No i trawa jest, zbiór trawy jest łatwiejszy, to minusem jest tego, że trzeba czekać na tą kiszonkę z trawy. I pewne są ograniczenia dotyczące silosów. Silosów, tak? Te 50 tysięcy to jest tak naprawdę chyba niecałe 10% pojemności silosu i mam zajęty cały silos. Teraz jak będę miał kiszonkę, to będę kiszonkę z kukurydzy, no to będę musiał ładować do drugiego silosu, ewentualnie wywozić na BGA, bo ten silos z tą małą ilością trawy tak naprawdę już jest zajęty. I ile nawozu mi zostało? Elegancko. Dobrze to sobie wyliczyłeś, Anton. Uwaga, żebyś nie w drzewo nie przyrżnął. Czyli, no właśnie, ta praca biurowa miała jednak sens. Dobra, czekajcie, ja go wyłączę. Żeby tutaj nie zaczął mi... Żeby go nie powiezło, że się tak wyrażę. Wyłączę sobie komputery i zjeżdżam na gospodarstwo. Ma to. Czyli ta praca tutaj, czyli obliczanie, to wszystko, to ma sens. I to jest właśnie ważne. Czekajcie, bo już chciałem zapisywać. A niekoniecznie jeszcze chcę to sprawdzić, jak to będzie wyglądało teraz. Posiadane dwa pola, pyk. I pole tutaj. Tak wygląda ta 17 mniejsza. No i 18. Tutaj jeżeli chodzi o fosfor jest troszeczkę więcej. Zobaczymy, poczekamy sobie. Nie śpieszy nam się. Będziemy obserwowali. Pozostałe pola chyba już nie będę w ogóle nawoził. Odpuścimy sobie. Kukurydzę. Ten współczynnik BBCH, nie wiem jaki jest odpowiedni na kiszonkę, będę musiał to doczytać, bo wiem jaki jest odpowiedni na ziarno, to wiem i dla zboża też wiem, a tutaj współczynnik BBCH jest 45, tu jeszcze wam pokażę na samym końcu, współczynnik BBCH dla tej mniejszej łąki to był 59 i teraz dla tej większej łąki było 51. One nie zostały jeszcze zresetowane, bo tak jak mówi, to się dopiero zresetuje, kiedy zacznie rosnąć trawa. Tak więc ja tutaj nie muszę przychodzić, sprawdzać, czy ta trawa zaczęła rosnąć. Wystarczy na mapie chyba spojrzeć sobie tutaj, jeżeli te BBCH spadnie, to jak gdyby jest informacja, że zresetowało się poziom wzrostu i trawa znowu zaczyna rosnąć. Oczywiście ja tutaj przyjadę sprawdzić, jak ona ta trawa rośnie. Dobra, będę kończył ten odcinek. W międzyczasie, co teraz planuję?
przed następnymi odcinkami. Co będzie w następnym odcinku, to nawet nie, kurczę, podjadę pod tą górkę, no nie podjadę. Nie, tym dziennikiem nie podjadę. Za duża jest górka. Dobra. Gdzie musieli sobie wjechać. Podjadę jeszcze może ten nawóz granulkowany, granulowany. Jeżeli będę miał na gospodarstwie trochę miejsca, to go wysypię. Ale chyba tam już nie mam. Chyba nie mam. Tak więc lecę to zostawić na gospodarstwo. Dokupię trochę byków, ponieważ... aha, jeszcze jedną rzecz. Trawę można od razu karmić zwierzęta. Można to zrobić za pomocą przyczepy samozbierającej, bo sprawdzałem. I to mi wyszło. Znaczy na innym save to sprawdzałem. Nie, tutaj niekoniecznie u siebie. I to generalnie działa i w sumie elegancko jest. Natomiast następne czynności... Zobaczcie, pod górkę nie mogę podjechać. Co jest? Chyba jest porządnie uszkodzony. Gdzieś musiałem uszkodzić chyba ten ciągnik. Pokażcie, czy ja czasami obciążnika nie opuściłem i ja podorywki nie robię. Nie. Ale pod tą górkę nie może podjechać już. No, chyba w następnym odcinku będziemy remontowali ciągnik. No to zobaczymy, ile to nas będzie kosztowało. Nie chcę nawet sprawdzać, ile, w jaki sposób, w jakim procencie on jest teraz zniszczony. Wiem na tyle, wiem na pewno, że on już ledwie tutaj się, co się toczy. Chociaż nie pamiętam, żebym dzisiaj w coś uderzył. Chyba nie uderzyłem, więc. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Znowu wróciliśmy do nawożenia, ale nawożenie tutaj jest na tyle istotne, że cały czas będziemy to próbowali jakoś ogarnąć. I tych rzeczy i nawożenia w tej grze będzie mnóstwo. Bo no, tak naprawdę jest to bardzo ważne. I szczerze mówiąc, żniwa są... ten czas żniwowania jest naprawdę procentowo, jest bardzo mały procent tych wszystkich prac polowych, które robimy. Tak naprawdę uprawianie, nawożenie to o wiele, wiele więcej czasu nam zajmuje niż na przykład żniwowanie. Oczywiście żniwowanie jest fajne i to w farmingu jest bardzo, na przykład często się właśnie żniwuje, natomiast w tej grze, która jest bardziej symulatorem, więcej jest rzeczy, które są nudne, trudne, ciężkie do ogarnięcia, gdzie można zrobić błąd jakiś i później te żniwa nie za bardzo fajnie wyglądają i nie ma tego fanu. Więc dlatego mówię, ta gra nie jest dla wszystkich. Bo wszyscy się pytają, znaczy wszyscy, że często mam pytania, czy bym polecił tą grę. Ciężko mi powiedzieć, czy polecić grę, jeżeli ktoś po prostu pisze do mnie maila, Anton, gram Farminga, coś tam, widzę, że grasz w tą grę, widzę, że już masz jakieś doświadczenie, czy poleciłbyś mi tą grę? Mam trudności związane z tym, że nie wiem, jak ty lubisz grać. Ale generalnie zasada jest taka, jeżeli grając w Farminga używasz modyfikacji, które urealnią twoją rozgrywkę, grasz na sezonach, robisz pewne modyfikacje, wrzucasz modyfikacje, które urealniają twoją rozgrywkę, wrzucasz dłuższy sezon. O, to też jest może być dobra dobra rzecz. Jeżeli wrzucasz, jesteś zwolennikiem dłuższych sezonów, to najprawdopodobniej ta gra może być dla ciebie. Jeżeli nie grasz na sezonach, lubisz grać arkadowo, tutaj owszem też można grać troszeczkę bardziej arkadowo, to niekoniecznie ta gra jest dla ciebie jak gdyby ważna. Z racji tego, jeżeli w ogóle nie grasz na sezonów, nie lubisz sezonów, no to niekoniecznie ta gra będzie dobra dla ciebie, ponieważ w tej grze sezon tutaj jest permanentny. Tu nie można sobie wyłączyć tego sezonu. Ten sezon tutaj jest. Po prostu tak więc, no takie są uwagi. Dobra, ja kończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie w komentarzach wasze przemyślenia i doświadczenia dotyczące tej gry i jeżeli coś pokręciłem albo pomyliłem, to napiszcie proszę w komentarzu, bo być może ja się utwierdzam w złym... mam jakieś złe informacje i się po prostu utrwalam te złe informacje, a co gorsze, mogę na przykład was próbować mówić, że to, co mówię, jest prawdą, a niekoniecznie może być prawo. Dobra, na razie.